że to jest dobry sposób, aby właśnie na sportowo uczcić Dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Oczywiście, że tak. Dla tej inicjatywy to każdy sposób jest dobry, a sportowy przede wszystkim. Rekordowa kwota ponad 20 tysięcy złotych trafiła do puszek żarowskich wolontariuszy podczas tegorocznego 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicę Żarowa wyruszyło w tym roku 50 wolontariuszy, którzy do puszek zebrali w sumie ponad 20 tysięcy złotych i bilion obcych banknotów. Jako pierwsze świąteczne granie rozpoczęło bajkowe przedszkole w Żarowie. Wśród atrakcji przygotowanych przez placówkę były jasełka w wykonaniu grupy teatralnej, aukcja piernikowych serc oraz świątecznych ozdób, kiermasz kartek okolicznościowych, zabawy i konkursy. Nie zabrakło również słodkich pyszności w świątecznej kawiarence. Na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystąpili artyści w każdym wieku. Po raz drugi. Bardzo nas to cieszy, że możemy cokolwiek pomóc. Pomoc nasza polega na tym, że pieczemy ciasta. Nie tylko zarząd. Z propozycją pierwszy wychodzi zarząd, zachęcamy innych. Także w tym roku zaangażowało się bardzo dużo osób. I fajna to jest akcja, bo dało nam to troszeczkę takiej chęci, bo okazuje się, że w tamtym roku nazbieraliśmy na więcej, co chodzi o puszki. Także w tym roku wydaje nam się, że też będzie dużo i jest to fajna akcja. Jak w latach ubiegłych Młodzieżowa Rada Miejska także jest częścią sztabu, który znajduje się w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. W tym roku głównym naszym zadaniem było pozyskanie wszystkich gadżetów na licytację. Jak najwięcej staraliśmy się to pozyskać. Udało się wiele naprawdę atrakcyjnych rzeczy, takich jak zmywarka, czy chociażby węgiel, albo koszulki reprezentanter Polski, czy piłkarzy innych. I wiele, wiele gadżetów. No, głównym to było naszym zadaniem, żeby właśnie w ten sposób wesprzeć sztab oraz po prostu tworzymy ten sztab, czyli przez cały dzień nasi młodzieżowi radni są w sztabie, dbają o to, żeby wolontariusze dostawali puszki, serduszka, identyfikatory, odbierają to, także w banku pomagają przy liczeniu wszystkich pieniążków. No i ja z Karoliną jesteśmy konferencjerami dzisiejszej imprezy, tak więc tutaj prowadzimy całą zabawę, wszystkie występy zapowiadamy. No i także na licytacji, na sprzedaży orkiestrowych gadżetów wspólnie z kolegą Adrianem będziemy licytatorami. Trzeba zachęcać mieszkańców naszej gminy, żeby wrzucali datki do puszki, czy oni to robią tak? Oni robią to chętnie, jasne, z przyjemnością.
good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Na terenie gminy i nie tylko naszej gminy, bo również gminy Jaworzyna wyszło 50 wolontariuszy. Jest to stała liczba od kilku lat. Fundacja Tyle przysyła nam identyfikatorów. Jesteśmy bardzo dumni, że włącza się coraz więcej osób i w tym roku dołączyła do nas szkoła w Pastuchowie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dwie wypełnione po brzegi puszki. Przecież w nas na cudzy los obojętności pokazał czas miłości, czas nie zostawiają. Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcieli zagrać wszyscy. Siema!